Moi drodzy, muszę powiedzieć, że rzadko mi się zdarza, że nie wiem, co mam powiedzieć, ale naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Powiem tylko, że naszym gościem jest dzisiaj pani Nina Terentiew. Witam serdecznie. Witam, miło mi. Pani Nino, bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęła pani moje zaproszenie. Mnie też jest miło. Kochana pani Nino, zanim zadam pani pierwsze pytanie, chciałbym powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo sentymentalne spotkanie, dlatego że mogę śmiało powiedzieć, że na programach prowadzonych przez panią, takie jak Bezludna Wyspa czy Rozmowy Kontrolowane, się wychowałem. Tym... Proszę? To bardzo miłe dla mnie. Tym bardziej jestem zaszczycony, że jest pani moim gościem dzisiaj i za chwilę sobie te programy powspominamy, ale chciałam zadać pierwsze pytanie. Czy to, że trafiła pani do mediów, że trafiła pani do telewizji, to był przypadek? Tak, to był przypadek. Wiesz, szłam sobie kiedyś dawno temu ulicą i spotkałam mojego kolegę ze studiów i on się bardzo spieszył i był bardzo elegancko ubrany. I ja mówię, a gdzie tak, tatiu, pędzisz? A on powiedział, wiesz co, słyszałem, że w telewizji, w redakcji publicystyki kulturalnej jest nowy szef i przyjmuje młodych ludzi tuż po studiach na takie kwalifikacyjne rozmowy, żeby zobaczyć, czy będą mu nadawali się do pracy w telewizji. To mówię wtedy, a wiesz co, to może ja też pójdę z tobą. No i poszliśmy razem i kochani, zostaliśmy. Telefon dzwoni. To wyłączyłam. I obydwoje zostaliśmy przyjęci. No i razem dość długo pracowaliśmy w Pegazie. Takim, to na pewno nie pamiętasz, to był taki bardzo dobry i znany magazyn kulturalny. No a potem, wiesz, już były różne rzeczy. Różne rzeczy, potem robiłam dużo własnych programów, potem zostałam dyrektorem Dwójki, a potem 16 lat temu przeszłam do Polsatu, bo trzeba czasem zmienić pracę, nie można być w jednym punkcie, w jednym miejscu, wiesz, tak siedzieć. No i tak to było. Ja muszę powiedzieć, że faktycznie tego programu Pegas nie pamiętam, bo ja się urodziłem w 92 roku. Och, to już było dawno. Ale pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem panią w telewizji, to był taki cykl rozmów, pamiętam, z Marcinem Dańcem. Tak, oczywiście. Prowadziła pani takie rozmowy z Marcinem Dańcem. I wtedy pamiętam, po raz pierwszy panią zobaczyłem. Marcin Dańc to jest wielka legenda i wielki
król polskiego kabaretu, który umiał sobie owinąć dookoła palca każdego, a przede wszystkim publiczność. I wiesz, jak czasem chodziłam na jego kabarety i nie daj Boże, siedziałam w drugim, trzecim rzędzie, to Marcin mówił, o, cześć Ninunia. A jaką pustkę, a jakie mam okulary. I cały czas w swoich monologach mnie zaczepiał. No i wtedy postanowiłam ja go zaczepić. I pewnie mówisz o tej rozmowie, w której no tak rozmawialiśmy sobie o życiu, o jego sukcesach, o nim, o jego kabaretowych, o miłości publiczności do niego i odwrotnie. To było przeplatane, pamiętam, jego skeczami jakimiś. Tak, to były fragmenty z jego kabaretu. Tak. Tak. Wtedy i potem pamiętam był program Bezludna Wyspa. Tak. Ale to chyba troszkę później, prawda? Tak, tak było, jak mówisz. Masz doskonałą pamięć i wszystko doskonale pamiętasz. Widzi pani, bo takich rzeczy się po prostu nie zapomina. No ja myślę, że ty w ogóle dużo oglądasz, kochanie, telewizji. Właśnie, ma pani całkowitą rację, bo z racji mojej niepełnosprawności telewizja zawsze działała na mnie w taki sposób edukacyjny, powiedziałbym. No tak, i poza tym była twoim towarzystwem pewnie często. Tak, tak, była moją towarzyszką i jest do dzisiaj. Telewizji bardzo wiele zawdzięczam, bo zaprowadziła mnie chyba też na tą drogę życiową. No bo pewnie chciałeś też być w telewizji, chciałeś sobie stworzyć telewizję, chciałeś rozmawiać z różnymi ciekawymi ludźmi i ta twoja telewizja pozwoliła ci to realizować. Wie pani co, teraz spotykamy się w radiu internetowym, teraz my tylko wewnętrznie się widzimy, a słuchacze nas słuchają. Dobrze, że nas słuchają, wiesz, są takie teorie, że nawet lepiej jak nie widać, jak są tylko głosy, tak. To ludzie wtedy wyobrażają sobie tego, tak jak chcą go sobie wyobrazić. I to z kolei tak medium, które daje pole wielkiej, wielkiej wyobraźni. Tak. Oglądałeś kiedyś słuchowisk radiowych? Tak. Prawda? I mogłeś zamknąć oczy i jak słyszałeś ten koni, to mogłeś sobie te konie wyobrazić. Jak słyszałeś śpiew, to mogłeś sobie wyobrazić tą piękną kobietę, która śpiewa. Tak. No i wiesz, jak słyszałeś burzę, to mogłeś się bać. Wiesz, reżyserzy radiowi kiedyś mi mówili, znałam kilku wybitnych reżyserów radiowych, że stwarzanie świata zewnętrznego z dźwięków, świata, który sobie może słuchać przed radiem, wyobrazić, jest czymś fascynującym. Wie pani, faktycznie jestem taką osobą, która od małego budziła się i zasypiała przy radiu. Widzisz. I wie pani, prawda jest taka, że ja oczywiście, rzeczywiście od zawsze, odkąd pamiętam, chciałem pracować w radiu,
w momencie, kiedy byłem już bardziej świadomy tego, co chcę robić, ale byłem świadomy też tego, że z racji na moją niepełnosprawność bardzo ciężko będzie się przebić w takim komercyjnym radiu. I 6 lat temu założyłem właśnie własne radio internetowe, w którym się teraz spotykamy. I tutaj... Słucham? Wiesz, ale myślę, że ci pewnie mama bardzo tak mnie... Tak. Tego nie widzi, ale mama ociera ci pod zmęczenia z buzi chusteczką i tak myślę, że mama była przy tobie i mama pomogła ci odważyć się na to radio, nie? I pani co? To nie było nic innego jak akceptacja. Akceptacja mnie takiego, jakim jestem. I dostałem sygnał, taki, jaki jesteś, jesteś okej. Możesz iść do świata. Wiesz, powiedziałeś piękną rzecz, bo właściwie dla każdego człowieka, słuchaj, czy jest pełnosprawny, czy jest niepełnosprawny, czy ma jakieś różne, no różne, czy jest inny od innych ludzi, ale najważniejsze to, co inny, to co powiedziałeś, jesteś okej, to znaczy, wtedy możesz się wyprostować i powiedzieć sobie, mam akceptację, jestem okej. Wiesz, ja szczerze powiem, że ja się bardzo rzadko zgadzam teraz na wywiady czy na cokolwiek, bo jak gdyby, no, nie jest już mi to tak bardzo potrzebne do niczego, bo ci, co mają wiedzieć, wiedzą, kim jestem. Miałam 10 programów telewizji, setki wywiadów, wszystkiego. Natomiast ty urzekłeś mnie właśnie tym, że swoją odwagą i swoją taką chęcią robienia tego, czego pragniesz. I pomyślałam sobie, no takiemu chłopakowi nie mogę odmówić. Muszę mu okazać absolutną akceptację i powiedzieć, hej, masz ochotę ze mną porozmawiać? Okej, umówmy się, rozmawiajmy. Mama, muszę pani powiedzieć, że cały czas siedzi obok mnie i z tego, co widzę, ma łzy w oczach. Uśmiecham się. I uśmiechasz. O, wiesz, myślę, że to jest mama nad mamami. Jakby miała jakiś medal dla supermamy, to chociaż widzę, bym jej go przyznała i przysłała do internetu. Pani Nino, chciałem zapytać o taką rzecz. Czy jak obserwuje pani obecny rynek medialny, obecny telewizyjny, mam na myśli też media publiczne trochę, nie ukrywam, że trochę mnie to boli, bo jak sobie przypomnę to, jak wyglądała Telewizja Polska, kiedy pani była dyrektorem Dwójki, a jak wygląda teraz, to jakby kompletnie inny świat, kompletnie inna rzeczywistość. Nie boli to pani trochę? Nie, dlatego, że ja nie oceniam telewizji tak surowo i jeżeli mówimy na przykład o tak zwanej rozrywce, to ja na przykład
bardzo lubię oglądać tak emocjonujące programy jak Voice. Oglądasz Voice, Senior? Oczywiście, uwielbiam. No a czyli ta telewizja oczywiście ma mankamenty, jak każda, ale te programy, muszę ci powiedzieć, są fantastyczne. Te dwójce cały czas są kontynuowane seriale, które wprowadzałam, czyli M jak miłość na dobre i na złe. I teraz zapewne córeczki tych mam oglądają te seriale. Tak. One zostały. Familiada, doskonale pamiętam, że wprowadzałam ją na antenę i pamiętam, jak przyjechali ci, wiesz, właściciele Familiady, którą bardzo chronili, bo to jest format, to znaczy na całym świecie jest Familiada, w dziesiątkach krajów, ale ci, których to jest własność, pilnują tego, żeby to było zrobione tak, jak żeby było zrobione. Wyobraź sobie, przyjechały takie trzy bardzo ważne osoby z Londynu, weszły do studia, nic im się nie podobało. Scenografia nieładna. Coś tam niedobre. I wiesz, co im się podobało najbardziej? Mm-hmm. Najbardziej ze wszystkiego podobał im się prowadzony. Powiedzieli, że Karl von Strasburger jest kimś tak fantastycznym do tego programu, że jest pierwszy i taki, Miada jest chyba w tych dwóch krajach na świecie, więc to jest wszędzie. Ale powiedzieli, że on jest w pierwszej czwórce tych prowadzących, najlepszych. No i bardzo byłam szczęśliwa, ponieważ wiadomo, że scenografię można poprawić, pytania można poprawić, wszystko można poprawić, ale najważniejsze jest, żeby prowadzący był kimś, kogo ludzie polubią. To jest podstawa w telewizji. No tak. I jak widzisz, tyle lat minęło, a publiczność ogląda Familiadę i dalej jest w niej zakochana. I ja się zawsze śmiałam, że nie ma obiadu w polskim domu bez Skrabowego i Familiady. Wtedy tak było. Świadczyły o tym wyniki. Ale teraz, jak oglądam wyniki też, myślę, że jest tak samo. I bardzo się śmiałam zawsze, że niektórzy jak gdyby wyśmiewali czasami nie najmądrzejsze żarty Karola, ale to jest tak, jak wśród ludzi normalnie. To jedno się uda, a drugi nie. Jeden jest śmieszny bardziej, a drugi jest głupawy. I to powoduje takie naturalne, serdeczne, serdeczną więź między tym prowadzącym a człowiekiem przed telewizorem i on się czuje swojsko, zadowolony, że siedzi w domu z kimś fajnym, kto mu opowiada czasami żarty, czasami z długą brodą do podłogi, a potem są te jego wszystkie rozgrywki familiadowe. Także wiesz co, telewizja się zmienia z czasem, ale myślę, że ta dwójka tak daleko bardzo nie odbiegła od tej. Może to, czego mi brakuje, to był taki teatr telewizji bardzo ambitny dwójki. Tak. Teraz go nie. Było bardzo dużo dokumentów o artystach różnorakich, ale wiesz, dlatego, że teraz jest bardzo dużo kanałów tematycznych. Są kanały dokumentalne i tam się to wszystko przeniosło. Także ja nie mam specjalnych pretensji do dwójki. Mm-hmm. Oceniam ją całkiem dobrze. Mm-hmm. Ale a propos pana Karola Strasburgera, jeśli pani pozwoli, bo też miałem przyjemność spotkać się tutaj z panem Karolem i rozmawiać. I mnie, pamiętam, pan Karol ujął bardzo. Ta rozmowa była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo
Poznaliśmy go nie tylko jako pana, który prowadzi familiadę, ale też fantastycznego aktora, który dużo przeżył w swojej karierze. Naprawdę jego opowieści były fantastyczne. No to wiesz, to dobrze, nie widziałam tego, ale myślę, że to musiała być bardzo ciekawa rozmowa. No, była bardzo ciekawa, naprawdę. Jak ja to mówię, jak ktoś się mnie pyta, którą rozmowę najbardziej zapamiętałeś, to mi zawsze bardzo ciężko wyróżnić, bo zawsze uważam, że każda rozmowa jest inna, bo to tak jakbym otwierał nowy rozdział książki, prawda? Pięknie powiedziałeś, jakbym otwierał nowy rozdział książki. A dużo książek przeczytałeś? Widzi pani, z książkami to jest u mnie taki problem. To znaczy problem, nie problem, bo ja się samemu czytam, ale jak jest dużo tekstu, to z czasem się gubię w tym tekście i najczęściej jest tak, że mama mi czyta na głos książki albo słucham audiobooków. No tak. A wiesz, ja z kolei nie umiem słuchać audiobooków. Bardzo jestem przyzwyczajona od wielu, wielu lat. Ja bardzo lubię prawdziwe książki. I kiedyś sobie, wiesz, kupiłam audiobook. I tam naprawdę najwięksi aktorzy polscy czytają te książki. Ale ja lubię sama składać te litery, przekładać kartki, wiesz, to jest takie tradycyjne podejście. A mój syn na przykład, dorosły, on uwielbia mieć audiobooki. Chociaż nie ma problemu, o którym ty mówisz, ale po prostu on woli mieć audiobooki. A moje wnuki nienawidzą same czytać, są małe, leniwe, uwielbiają biegać, natomiast bardzo lubią, jak ja im czytam. I wieczorem, jak już ich położę do łóżek, Jadzia i Stasio, jedno ma 8 lat, 9 lat, Stasia ma 7, no i wtedy im czytam, albo opowiadam bajki, ale najbardziej lubię, jak opowiadam im bajki z głowy. Okay. No i albo na zdjęcie. Opowiedz bajkę, mówi Jadzia, o dwóch małych konikach, co się zgubiły mamusi. No i ja wiem, wymyślam o konikach, co konik powiedział do drugiego, jak napisał do mamusi i inne takie głupoty. No i im się to szalenie podoba, zaśpiewają się, no bo wiadomo, że nie pisze. No ale wiesz, jak to jest. A ile masz lat? 30. No to już dużo. A odkąd robisz tę audycję? Od 6 lat? Od 6 lat. I ilu miałeś gości, tak mniej więcej? 100? 360 rozmów w tej chwili. Boże. Niesamowite. Moja ciekawość. Widzi pani, to też jest coś takiego, też mi to mama często powtarza, że ja jak byłem mały, jak się urodziłem, to po prostu miałem coś takiego, że oczy mi się świeciły. Oczy mi się świeciły. Łykałem świata po prostu tyle, że to było nieprawdopodobne. I moja ciekawość świata, ciekawość ludzi po prostu nie zna granic.
A wiesz co? Ja skończyłam takie studia polonistyczne i chciałam ci powiedzieć, że pięknie mówisz po polsku. Pięknie. Mówisz takim pięknym literackim językiem. Teraz ludzie młodzi nie przywiązują wagi do języka, ponieważ ja studiowałam właśnie. To tak moja ciekawość, mówisz na przykład, nie zagra. I to można by było przeczytać w książce. Ale to taki komplement. Boże, usłyszeć od pani taki komplement, to po prostu... To jest miód. Nie jest komplement, to jest prawda. Wierzę. Wierzę i bardzo dziękuję. Pani Nino, a chciałem panią zapytać o taką rzecz. Jakie wartości dla pani, jako dla osoby, która pełni tak ważną funkcję w telewizji, dyrektora programowego? Jakie wartości były i są dla pani najważniejsze? Na czym pani najbardziej zależy? Wiesz co, pracy mi zależy, wiesz, na uczciwości i na tym, żeby mówić, co się myśli szczerze, nie bojąc się nawet, że to się szefowi spodoba mniej. Ja bardzo lubię, wiesz, dyskusję, bardzo lubię, jak siadamy, przystępujemy do jakiegoś projektu, na przykład taki festiwal olski teraz w Sopocie robił, w Polsacie, jako taki, no właściwie taki dyrektor artystyczny. Ale to robi cały sztab ludzi. Ja lubię dyskutować, pytać. Nie znoszę, jeśli ktoś potakuje i że wszystko, co ja powiem, jest, wiesz, najmądrzejsze z całego świata, bo nie jest. Ja lubię, wiesz, lubię, jak ktoś powie, pani dyrektor, nie ma pani racji, albo Nina, nie masz racji. Ja wtedy lubię się cofnąć i powiedzieć, tak, pomyliłam się. Bo wiem wtedy, że... Zawiesiło nam połączenie. Może jeszcze raz. Jestem już. Okej. Nie umiem odrzucać telefon, jak mam połączenie. Wiesz, że to się może rozłączyć. Właśnie to wideo może też obciąża. Aha. No to... dobra, okej. Okay. No, tak. Okej, okay, kontynuujmy. A w życiu takim, wiesz, codziennym bardzo ważna dla mnie jest przyjaźń. To się wydaje banalne, lojalność, ale to nie jest banał, wiesz? Jak się ma przyjaciół, na których możesz liczyć, z którymi możesz się pośmiać, z którymi możesz przeżyć jakieś przygody, to są bardzo fajne rzeczy, wiesz? Jak wzajemnie się wspieracie, dbacie o siebie. To są ważne rzeczy. No i oczywiście bardzo ważną rzeczą jest, dlatego tak podziwiam i szanuję twoją mamę. Ja kiedy byłam, wiesz, młoda, wydawało mi się, że dzieci odbywają mnie od pracy mojej, że ja jestem najważniejsza na świecie. A teraz, kiedy mam wnuki, pracy wcale nie mam mniej, to myślę sobie, Boże, nie mogę przegapić, jak mają chorobę, jak mają problemy, jak mam ich na weekend, jak z nimi rozmawiam o wszystkim, jak
jakie są mądre, jakie są urocze. Także wiesz, każdą chwilę, którą z nimi spędzam i mogę, daje mi ogromną radość. Także bardzo, bardzo podziwiam mamusię, mówił już o tym, że pewnie poświęciła całe swoje życie. Temu nie poświęciła. Chciała być z tobą i chciała cię wspierać. No właśnie, chciała. I chce. Chciała, tak wybrała no. Po prostu, bo uznała, że tutaj warto po prostu, warto się skupić na tym. Ale tu jest dużo wszystkiego. Całe życie tu jest. No. No. Ale synka, który proszę bardzo, ma audycję, ma poczucie własnej wartości, to jest wielka rzecz. Jest odważnym chłopakiem, dzwoni sobie wesoło do tylu osób, nikt mu nie odmawia, no halo. No, Kuba Wojewódzki nie chce do mnie przyjść. A ja ci coś powiem. A ja nie chcę przyjść do Kuby Wojego. Kuba Wojewódzki do mnie zapraszał mnie, a ja chcę przyjść do niego. Także masz jeden. Wie pani co, jeśli chodzi o telewizję Polsat, to muszę pani powiedzieć, że dla mnie takim największym hitem ostatnich lat jest twoja twarz brzmi znajomo. Ale powiedz jeszcze o Mazbidę. Uwielbiam ten program i wie pani co? Chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić Maćka Roka, bo pani powiem dlaczego. Bo Maciek Rok wprowadził mnie tak naprawdę do tego świata medialnego, że tak to nazwę, jako że kilka razy miałem przyjemność być razem z mamą na widowni programu Must Be The Music. Byliśmy na żywo na programach live. Oprowadzał cię? Oprowadzał po kulisach programu, po każdym zakątku studia. Wprowadził jest, mnie. Jest, jeżeli tak. Proszę. Chciał przykład przyjść z mamą na program albo twoja aż brzmi znajomy, albo na taniec z gwiazdami, to ja cię zapraszam. Przyślę po was samochód, jak będziecie chcieli przyjechać i możecie przyjechać. Kurczę, żeby ta Warszawa nie była tak daleko, bo my mieszkamy w Złotowie, to jest koło Piły. Ojej, wiem, wiesz co, byłam na praktyce dziennikarskiej w Koszalinie. I tam niedaleko było ten Złotów, prawda? Koszalina, dobrze mówię? Nie. Nie, Złotów to jest województwo wielkopolskie. A, bo jeszcze może być Złotowo ewentualnie, może Złotowo, a to jest Złotów. Wielkopolskie to tylko jakiego miasta jest? No to Piła, Piła. Tutaj na Poznań, nie? Poznań i... Ale posłuchaj, ale czy ty... Masz siłę tak jechać do Warszawy? Nie zaszkodziłoby ci tak, czy? To patrzę na mamę, bo mama jest moim kierowcą, że tak powiem. Ale pani pyta ciebie, czy ty masz siłę jechać? Czy ty masz siłę? Mam siłę, oczywiście. No to ja ci powiem, my teraz mamy taki tak zwany pusty okres, teraz są już wakacje,
i telewizja nie produkuje tych programów. Natomiast jeśli będziesz miał ochotę i zadzwonisz do mnie we wrześniu, możemy jakoś umówić i będziesz moim gościem na którymś z programów. Ja nawet mogę posłać po was samochód, żebyście przyjechali, żeby mama się nie męczyła tak. Bo powiem pani tak, my mamy samochód przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej. Bo mama ma samochód z platformą, że ja siedzę w wózku w samochodzie podczas podróży. Tylko chodzi o to, żeby na przykład była dodatkowa osoba, żeby mamę wesprzeć w podróży. Słuchaj, ja myślę tak, że o tym pomyślimy, ale to omówimy sobie oddzielnie, jak będziemy już sami, a nie podczas audycji. I okay, możemy pomyśleć. Okej. Okej. Jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, bo jakiś czas temu rozmawiałem z Anną Jurksztowicz i prosiła, żebym panią pozdrowił. To ja też pozdrawiam, ale może do niej zadzwonię i sama ją pozdrowię. Kochana, chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz. Czy ma pani jakiś program, jakiś projekt, który pani zrealizowała, z którego jest pani najbardziej dumna? A wiesz co, to są skomplikowane sprawy, z którego jestem najbardziej dumna. Czy ja wiem, wiesz, praca telewizyjna jest tak pośpieszna i tak dużo się dzieje wokoło, ale wiesz, jaki program najbardziej lubię realizować, którym się tak szczególnie lubię opiekować, to są kolędy. Nasze kolędy w Polsacie co roku odbywają się w innym kościele w całej Polsce i za każdym razem są inni artyści i ten okres świąt bardzo na mnie działa jak na wszystkich, ale kolędy mają w sobie dla mnie taką magię, że i potem mają tą magię na antenie. I wiesz, tak robimy, że właściwie w Polsacie Wigilię prawie całą prowadziłam, że od godziny 13 są kolędy, te starsze, potem nowe i później o 17 są te premierowe. I bardzo taka, wiesz, właściwie wszystkie stacje nadają, ale my potem porównujemy wyniki i okazuje się, że co roku, te nasze kolędy najbardziej się lubią, posuwają. I to jest takie coś, co bardzo ogrzewa moje serce. Bo najważniejsze w telewizji robić jest coś, co porusza serce ludzi, co nie jest dla nich obojętne, co nie zostawia ludzi obojętnymi. Bo jest bardzo dużo wszędzie, w każdej telewizji, jest bardzo dużo takiej papy. Leci telewizor tak jak woda z kranu ciepła, chociaż też nie powinna lecieć, bo w ekologii niszczymy, nie można niszczyć wody. A są takie programy, czy takie sytuacje, które wiesz, my nagrywamy zazwyczaj na początku listopada i to jest taki pierwszy krok do świąt. I ubieramy tam choinkę i to jest wszystko takie, wiesz, przesunięcie w czasie. No i potem już czekamy na te czerwone nasze kolędy, każdy w swoim domu. Umiesz śpiewać? Tak, troszkę, kochana, ja,
Ja tyle w swoim życiu prześpiewałem, od siódmego, co ja gadam, dobrze mówię, od siódmego roku życia tak naprawdę śpiewałem na prezentacjach artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale jak sobie przypomnę, jak wyglądał pierwszy mój występ na scenie, to się uśmiecham, dlatego że wtedy pamiętam, emocje mnie tak bardzo zjadły, że tak bardzo chciałem zaśpiewać, że z tych emocji się rozpłakałem. I zamiast śpiewać, to ja płakałem, a za mnie śpiewała mama. Nie. No. No tak. Niesamowite. A co śpiewałeś? Oj, piosenkę, z tego co pamiętam, LO27. Mogę wszystko. LO27. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Pamiętam ją, pamiętam. Nie tak dobrze, ale pamiętam. No. Czy jeszcze, szanowna, ma do mnie jakieś pytanie? Bo muszę wyjść z psem na spacer, żeby mógł zrobić. Mam pytanie od słuchacza. Przemka napisał do mnie w tej chwili. Pyta o jesienną ramówkę. Wiesz, chciałabym powiedzieć Przemkowi, że nie bardzo mogę powiedzieć o jesiennej ramówce, dlatego że stacja trzyma to w tajemnicy do pewnego momentu. Mogę mu powiedzieć o tym, co będzie kontynuowane, ale nie mogę powiedzieć o nowościach. Więc jeżeli chodzi o kontynuację, to będzie twoja ulubiona, twoja twarz brzmi znajomo, tak jak jest w piątek o 20:00 i będzie nowy Juror, Robert Janowski, nie wiem czy go lubisz? Tak, bardzo lubię, gościłem Roberta także tutaj. A kogo ty nie gościłeś? To dobre pytanie. Tak, będzie tak. Będzie kontynuacja serialu Przyjaciółki. To z kolei ja go bardzo lubię. Ale to jest raczej kobiece kino, więc nie wiem, czy ty to oglądasz. Może. Akurat w tym czasie mam audycję. A, no tak, bo czwartek, oczywiście, zapomniałam. Tak. Ty masz każdy czwartek audycję, tak? Poniedziałek, tak, środa i czwartek wieczorem. Ty chyba żartujesz? No. Trzy razy w tygodniu? Tak. I trzy razy w tygodniu masz gości? Czasami tak bywa. No, no, no. To znaczy, że jesteś bardzo, bardzo, bardzo testny. Ale czekaj, trzeba mu jeszcze powiedzieć o tej ramówce. Co ja mu jeszcze powiem, a już wiem, będzie miał ten program, ja bardzo lubię go oglądać, Ninja Warrior, wiesz, to jest o tych takich wyczynach gimnastycznych, ponieważ nie mam żadnego bytu. Tak. Więc lubię. I tak sobie wyobrażam, jakby to było cudownie, tak wiesz, gdzieś mieć coś, ale nie umie nic i już tak musi zostać. Będzie program Farma. Widziałeś taki program Farma? O tym, jak ludzie wyjeżdżają i muszą żyć na takiej farmie, muszą opiekować się zwierzętami, muszą sobie palić ogień. No muszą żyć takim życiem, wiesz, bezcywilizacyjnym.
bez ogrzewania, ciepłej wody, bez tych rzeczy. To Marcelina Zawadzka prowadzi, prawda? Ależ oczywiście, proszę pana. Nie widziałem nigdy tego programu, ale widziałem urywki. Urywki widziałem. No to zobaczcie w tym sezonie, bo to naprawdę ciekawy program. Tam gdzie jeszcze więcej wyzwań, jak sobie radzić w takich warunkach. I wiesz, że dużo ludzi to ogląda, ponieważ ludzie zapomnieli właściwie, jak się żyje w takich warunkach, a nawiasem mówiąc, większość ludzi pochodzi przecież ze wsi, a potem, mimo że stamtąd pochodzą, widzą krówkę i są tak wystraszeni, że wiesz, tygodnia czy coś. A w tym programie, co był, wyobraź sobie, że musieli przyjąć poród krowy, musiał się urodzić dzieciak i tam jest taki opiekun bardzo fajny, pan rolnik, który czuwa, żeby nikomu się nic nie stało. No i słuchaj, tak przeżywali, byli tak wystraszeni, no bo to ja sobie wyobrażam, w ich sytuacji, gdybym była, ja muszę brała, gdybym miała po krótce urodzić dziecko. No przecież to straszne. No także to są takie rzeczy, nazywa reality. Bardzo będą kontynuowanie oczywiście i Pierwsza Miłość, i Gliniarze. Oglądasz Gliniarzy czasem? Oj, brakuje czasu na to, żeby to wszystko... Słucham? Pytam się, czy oglądasz czasami Taniec z Gwiazdami? Oglądam oczywiście. Od czasów nawet, jak był jeszcze w TVN-ie. Uhu. To tyle jest dla pana informacji. A ja proszę o następne pytanie pana. Następne pytanie. Słucham? Następne pytanie. Kochana, mam do pani prośbę, jak zejdziemy z anteny, to jeszcze zrobimy sobie zdjęcie, dobrze? Dobrze. Bo ja mam taki zwyczaj przy okazji takich spotkań, że sobie robimy zdjęcie. A będzie Taniec z Gwiazdami a propos? Będzie, kochanie. Będzie, będzie. I są bardzo ciekawe osoby. Ale nie mogę ci powiedzieć kto, bo to jest objęte tajemnicą. Okej. A ja ci powiem, wiesz, to się ujawnia dużo później, jeszcze jest za wcześnie na to. A ja pani zdradzę, a propos Tańca z Gwiazdami, że Krzysztof Ibisz trzyma dla mnie zaproszenie na widownię, bo zapraszał mnie w tamtej edycji, ale nie wyszło. Mam nadzieję, że w tej się uda. A czy będzie też w poniedziałki? Tak, o 20. Ale wiesz co? Musisz przyjechać kiedyś na jakiś program na żywo. To są zupełnie inne emocje. Musisz to zobaczyć, jak to jest. A byłeś już w telewizji na jakimś programie na żywo? No, Must Be The Music, tylko... Ja, Voice of Poland. Voice of Poland. Bitwa na głosy. Bitwa na głosy. O, to byłeś sporo. Tylko jeszcze do kolekcji brakuje Tańca z Gwiazdami właśnie. I twoja twarz. I twoja twarz brzmi znajomo. Dobrze, kochani, myślimy o tym, jeżeli... Mama i ty będziecie gotowi, to pomyślimy o tym. Okej. Pani Nino, kochana, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mógłbym z panią jeszcze rozmawiać i rozmawiać, ale czas nas chyba goni troszeczkę, nie?
Nasz pies nas goni. Piesek goni. Mój pies patrzy. Piesek. Piesek i mówi, chodźcie gadać, bo chcę. Siku. Siku. No tak, jak to pies. Dobrze, kochani, pani Nino, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ja też ci dziękuję i bardzo mi miło, że byłam twoim gościem i całuję mamę twoją i chylę przed nią głowę, że jest wspaniałą kobietą, podziwianą. Dziękuję. Dziękuję. Ja zostawiam was z muzyką, a ja wracam na moment jeszcze do pani Niny. Naszym gościem była Nina Terentiew.